dobry kochani, witajcie w nowym dniu, w nowym vlogu. Dzisiaj mamy czwarteczek i to już jest który? 5 października. Koleżanko, zostaw te. Patrzcie, co ona robi. Zostaw, to nie jest dla ciebie. Zostaw, pszt, uciekaj. Poszła. Poszła. Mama musi do pracy. Dzień dobry, kochani. Także dziś mamy już 5 października. No swędzi, nie będę zła. Dobra, telefon tu mam. Wszystko mam, jedzonko mam, wodę mam. Klucze od auta mam. A kartę od pracy? A nie wiem. A jak nie mam, no to peszek. Niech ktoś inny idzie na kasę. Mi się nie chce. Dobra. Kochani, ja uciekam, gaszę światła. Kotki, bądźcie tutaj grzeczne, tak? Bądźcie grzeczne. Perfumy użyłam sobie dzisiaj My Way. I było pytanie, jakie uwielbiam perfumy. Powiem wam My Way, Chloe i te arabskie, co kiedyś kupiliśmy jeszcze, to już z rok temu. Bardzo ładne są i takie właśnie na jesień, zimę, takie mocne, ale bardzo są trwałe. Też bardzo lubię. Już chyba w tamtym roku to było, jak dobrze pamiętam. No, uciekam. Wzięłam świeżą gumę i pasiwarku. Mama cię kocha. Tak, Leusiu. Mama ucieka do pracy, tak? Widzimy się popołudniem. Bądźcie grzeczne. Kocham was. A my wychodzimy. Co, kochani? Ruszamy. Jeszcze chwilkę z sąsiadką się widziałam. No i rzeczywiście, jeśli chodzi o ten światłowód, to oni zaczęli robić, ale nie dokończyli, więc tak naprawdę jeszcze to nie jest gotowe, słuchajcie. Dlatego to tak długo trwa. Żeby to ja też mam więcej. Dlatego to tak długo trwa z tymi światłowodami. Ona mówi, że jakieś tam chyba problemy wynikły. No ale dobra. Ja uciekam, kochani, do pracy, jadę, muzę załączam, po pracy się widzimy i opowiadamy dalej, a teraz Edytka śmiga, chociaż w sumie mogę troszeczkę z wami jechać, albo i nie, nie wiem. Dobra, styknie, nie? Wyrobimy? Wyrobimy! Wyrobimy się! Tak mam reklamę, jak widzicie. Także lipa, lipa. Muszę kupić sobie dzisiaj gąbeczkę tutaj do szyby, bo mam strasznie szyby zaparowane. I ten. I mi się paruje tu. No jedź pani, jedź, bo tu kotek biegnął. Kotulek, mały, mały kotulek. Mały, mały kotulek. A czemu ja jestem tak blisko? Ja jadę w tę stronę, ludzie, proszę. Z drogi śledzie, Edzia jedzie. Edzia jedzie. A jak Edzia jedzie, no to już lipa. Oj, się zderzyli z panią rowerami. Ha, 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 dzieciaki. Do szkoły, hej, pasterze, do szkoły. Hej, hej, hej. No, także tak, kochani. Ale jest zimno, jest tak zimno i się robi taka już typowa jesień, słuchajcie. Trzeba będzie teraz troszkę wcześniej wychodzić, słuchajcie, do tych samochodów, żeby je trochę nagrzać, bo normalnie mi wszystko paruje. Porażka. A nawiewy działają i nic się nie dzieje. Do pracy, hej pasterze, do pracy, bo tam Bóg, bo tam Edzia jedzie. Z drogi, ja jadę, ha, ha, nic nie widzę, mam szyby zaparowane. Ha, ha, ha. Ludzie, słuchajcie, ja wam masakra, bo u mnie zmiany nadchodzą od przyszłego miesiąca, dość konkretne. Słuchajcie, ja pracuję wtedy, jeszcze tylko przyszły tydzień. Potem mam resztę urlopu do wykorzystania, który był już, wiecie, na cały rok zaplanowany. Muszę wykorzystać, bo oddałam wypowiedzenie i nie będę pracowała wtedy.
No niestety, myślałam, że to nigdy się nie stanie, bo kocham tą pracę i wiecie, chodzi o to, że tu jest naprawdę spoko, no ale zostało tak, jak się stało i człowiek musi... Dobra, poopowiadam wam później w domu, bo już jestem w robocie. Kochani, widzimy się później, bo ja już skręcam. Do zobaczonka po... Dzień dobry, witajcie po pracy, kochani. Ja właśnie zrobiłam sobie jedzonko z wczoraj, moje warzywa, mój kalafior, moje ziemniaki, moje marchewki. Wszystko miałam, słuchajcie, gotowe. Czekajcie, wszystko miałam gotowe. Sobie podgrzałam, gadałam jeszcze przez telefon, słuchajcie, z mamą, bo do mnie dzisiaj też dzwoniła, bo ma tam pewne sprawy do załatwienia i się też chciała zapytać mnie. Ja w sumie też miałam do załatwienia dzisiaj sprawy, bo musiałam pisać do mojego tutaj właściciela domu. O, jeden dokument potrzebuję. To mi go dzisiaj też tu przywiózł, już do skrzynki wrzucił, więc już mam wszystko, to jest też gotowe na szczęście. Kleusia! No i wróciłam i teraz będę jeść z wczoraj dalsze te warzywa. Mam znowu kalafior i brokuł i ziemniaczka. Patrzcie, co sobie zakupiłam. Słuchajcie, ja to widziałam na TikToku. To się daje na głowę i zawija się włosy na noc i rano się budzisz i masz loki. Niby. Zobaczymy, jak to będzie się z tym spało i jak to będzie. Będziemy to testować. Ja teraz sobie idę, słuchajcie, zjeść. Później będę wchodzić na komentarze pod filmem, bo dodam wam wczoraj ten filmik opowieści z randek. Ale widzę, że nie wiem, kurczę, czy nie przestanę dodawać, bo ja nie chcę, żebyście wy też to, wiecie, źle odebrali. Ja chciałam, żebyście się pośmiali, bo to, wiecie, nieraz zabawne były sytuacje, albo i nie. Ale nie wiem, czy będę dodawać, bo widzę, że taki odbiór. Mam nadzieję, że też zrozumiecie, o co mi chodzi. Bo ja wam nie chcę tego mówić po to, że mi się nudzi czy coś, tylko po prostu chciałam też, żebyście się pośmiały, żeby było coś tam do opowiadania. Ale nie, że ja szukam na chama faceta albo. Ja po prostu wam tylko chciałam poopowiadać. Ja jestem sama i zobaczcie, już czas minął i nic się nie dzieje i ja dalej nie szukam. Po prostu jest, czasem się tak zdarzy, że ktoś się odezwie, z kimś się fajnie dogadujecie przez te całe randki, no i się do spotkania dojdzie, a potem jak jest na żywo, no to jednak nie wychodzi, nie? No bo wiadomo, że człowiek sobie wyobraża troszeczkę inaczej drugiego i chciałby, żeby to było tak i tak, a nie inaczej. Ja też mam swoje wymagania, słuchajcie, już teraz nie pójdę, jak to się mówi, na pierwsze, lepsze, na byle co, nie. Także ja też nie chcę, żebyście wy to źle zrozumiały. Także zastanowię się, czy będę dalej o tym opowiadać i nagrywać, czy nie, bo nie chcę, żebyście po prostu źle to też odebrały i pisały mi, co ja zrobić powinnam albo co nie, bo to nie o to chodzi, tylko po prostu chciałam wam poopowiadać. No ale nie wiem, czy to nie był błąd z jednej strony. Dlatego tak teraz w sumie myślę, czy mówić i czy lepiej nie mówić może i zostawić to wszystko dla siebie. Może za bardzo, wiecie, poleciałam z koksem na tych filmikach i po co, nie? Może tylko się skupić na vlogach. No, także kochani, idę teraz zjeść te warzywa, bo póki ciepłe mam. Załączam tutaj, drama jest na YouTubie o tego całego stew, który tam z młodymi dziewczynami wypisywał właśnie, że wiecie, chciał coś, że niby o pedofilię i w ogóle. Także idę oglądać, bo Wardęga dodał film i teraz tam Freak Fight Polska też dodała, jakaś drama się dzieje ostra, bo to wychodziło teraz po czasie, nie, że on tam wypisywał do tych dziewczyn i wykorzystywał swoją karierę do tego, żeby tam, wiecie, dziewczyny na nich leciały, nie, i w ogóle, no ale to tak jest, to się nie zmieni, to jest normalne i to będzie istniało, słuchajcie, bo zawsze tak jest, że jak jest ktoś sławny i ma kasę, to odpierdziela ludziom, a facetom to już w ogóle. No, także idę jeść, kochani, odzywam się po jedzonku. Życzcie mi smacznego. A kotki już pode mną, bo już myślą, że dostaną jeść, nie? No ja. Kochani, ja się przychodzę. Kurczę, już tak szybko odleciał czas. Znowu to samo. Ale posprzątałam łazienkę, ogarnęłam troszeczkę. W kuchni pozmywałam sobie, wszystko porobiłam. Bo z wczoraj z obiadu mi leżały, wiecie, garnki, wszystko i tak dalej. No i słuchajcie, chciałyście, żebym wam pokazała te moje rzęsy, które zamawiam. Ja, słuchajcie, zawsze zamawiam na Amazon. Wpisuję sobie, zamawiam w niemieckim Amazonie, wpisuję sobie rzęsy, po prostu rzęsy, wimpan, sztuczne rzęsy wpisuję.
i wyskakują naprawdę różne, różniaste. No i zawsze sobie wybieram te takie najbardziej podkręcone. Dzisiaj mam akurat takie z Catrice, zwykłe. One są też w sumie nie za mocne, nie za wywinięte. Są wygodne. A te, co sobie właśnie zawsze zamawiam, to Wam pokażę opakowanie. Może jakiś numerek będzie. Chociaż wątpię, bo tam chyba nic nie ma. To są takie najzwyczajniejsze. One są takie właśnie wywinięte. O. I tak się prezentują. No, także takie orzęsiory. I tak. A, dobrze, żebyście mi przypomnieli. Jezu, jak dobrze, że przypomniałam sobie o rzęsach. Kurczę, muszę wziąć jutro rzęsy te zwykłe. Już od razu je wezmę, znajdę. Bo będę kleić takiej koleżance, znaczy starsza kobietka, ona jest po 60 i słuchajcie, ona miała chemię i jej po chemii nie rosną rzęsy. I ona mnie prosiła, czy ja bym jej przykleiła. Ja mówię, nie ma sprawy. No i ona przyszła do mnie. Czekajcie, muszę znaleźć, gdzie kurde, o tu są. I ona mnie poprosiła, czy ja bym jej przykleiła. A ja mówię, że ja mam rzęsy takie dość bardzo łagodne dla niej. O, widzicie? One są bardzo łagodne i ja jej przykleję te rzęsy jutro, bo ona chciała zobaczyć, jak ona wyglądałaby w rzęsach. Chociaż twierdzi, że one nie będą zbyt się jej trzymać, no bo ona nie ma swoich rzęs, wiecie? I to będzie ciężko u niej zrobić, bo jej nie rosną ani rzęsy, ani brwi. Dlatego no, spróbujemy, zobaczymy, co się da zrobić. Także ja je biorę. Patrzcie, dobrze, że ja sobie przypomniałam o nich, bo by były jaja i pincetę muszę wziąć, bo z pincetą muszę jej kleić. Także ja jej napisałam właśnie dzisiaj, bo ona chciała dzisiaj przyjść, ja tych rzęs nie wzięłam. Ja jej napisałam, żeby przyszła jutro po pracy, ja kończyć będę koło 14-15, to ona przyjedzie. Dobrze, że jest, dobrze, że dzięki Wam mi się przypomniało, bo bym znowu zapomniała, a już chyba z 2-3 razy jej odmówiłam, bo zawsze zapominałam. No, i mnie prosiła, czy bym jej przykleiła, jak to by się jej tam trzymało, prezentowało i tak dalej, nie? Także jutro jej to zrobimy. Klej ona twierdzi, że ma, więc nie będę brać swojego, chociaż może rano go wrzucę do torebki w razie W. Kleusia! Jeszcze sobie, słuchajcie, kupiłam te nożyki. Będę musiała sobie w któryś dzień twarz zrobić. A sobie czasem robię na twarzy troszeczkę tutaj ten meszek, a tak to już nic sobie nie kupowałam. No i wzięłam sobie dzisiaj w Rossmanie jeszcze ten korektor pod oczy z tej marki, zobaczymy jaki on jest, bo wygląda dość tak ładnie, jest jasny, pisało, że ma dobre krycie, więc rano to przetestujemy. No także tak, kochani. Tak to by wyglądało. I co? Teraz też idę się kąpać, myć, ciuszki na rano naszykuję. W ogóle dzisiaj było tak zimno o poranku, więc stwierdziłam, dobra, niedługo już będziemy musieli chyba zakładać płaszczyki, kurteczki, bo naprawdę robi się zimno, muszę Wam powiedzieć. Także chyba... Za tydzień ma być w dzień 12 stopni, a wieczorem 3. Także będzie chłodno. No, trzeba będzie się ubierać, słuchajcie, nie ma co. Oh, jestem już zmęczona, powiem Wam. Dzisiejszy dzień też dał mi w kość. Ale dobrze, że posprzątałam łazienkę i w kuchni, bo miałam Saigon. I w łazience był Saigon i w kuchni był Saigon. Także porobiłam. A jutro sobie tylko troszkę tu poogarniam. Tu wybrałam sobie ten mój kocyk, ten mój dywanik. Też już jest suchy. Tu mam dokumenty na jutro naszykowane. Muszę jutro wstąpić na pocztę, coś wysłać, bo wszystko pozałatwiałam. Dzisiaj mi przyszedł jeszcze jeden dokument, który potrzebowałam i się udało wszystko załatwić. I jutro muszę skoczyć na pocztę, to wysłać. I co? Tak to chyba wszystko mam porobione. Tak mi się wydaje. Oby się nie wydawało, oby tak było. No. I co?
Już mamy późną godzinę. Ja muszę jeszcze przerobić vloga dla Was z wczoraj, bo nie mam przerobionego, ale się zasiedziałam na YouTubie, bo oglądam cały czas tą aferę od różnych tam, wiecie, twórców, o tym całym stew, o tym, jak Wardęga nagrał. No niezłe jaja tam wychodzą. Ciekawe, co będzie dalej, bo teraz ma dodać film ten Konopski i tam ponoć mają być jeszcze większe dowody, więc ja jestem ciekawa, co to będzie za drama. Co to się jeszcze wydarzy. Bo oglądam jeszcze dziewczyny, bo wiem, że tam chyba dzisiaj vlogi wpadły u innych dziewczyn. I pooglądam. Chciałam również pozdrowić z prośby od jednej z moich tutaj widzek. Pozdrowienia dla mamy Alusi i siostry Moniki, które oglądają mnie tutaj bardzo, bardzo chętnie i dopingują i się cieszą na każdy vlog, także pozdrawiam serdecznie, przesyłam buziaczki, życzę dużo zdrówka, życzę dużo szczęścia, uśmiechu, pozdrowionka gorące dla Was, kochani. No i oczywiście dla wszystkich Was również, dla każdego osobna. I tak, moi drodzy, tutaj ogólnie weszłam dzisiaj na komentarze pod tym filmem właśnie, co to było? A, story time o tej randce, że też jestem na tych datingach, jaja jak berety, Dominika Domański. A, i co ty tam szukasz? Co ty tam szukasz? I co tam jest? Super seria, czekam na date numer 2. Kombinuj, próbuj z tym live'em. Wiecie, co mi się wydaje, że live można robić od 1000 subskrypcji, bo ja tam nie mam w ogóle takiej opcji teraz o live, więc teraz nie jestem pewna, czy można robić już live'y, czy dopiero trzeba mieć 1000 subów. Także kochani, subskrybujemy, to może wtedy będę mogła zasiąść w jakiś weekend i tego live'a zrobić i by było fajnie. Ale musicie subskrybować, żeby dojść do tysiaka, bo tak samo jest na przykład na TikToku i chyba na Instagramie, że od 1000 jest więcej po prostu możliwości i wydaje mi się, że tutaj też. Ja na razie mam 736 subskrypcji i nie mam tutaj właśnie opcja live, dlatego trzeba będzie, kochani, dodać dopingu i subskrybować, bo nie mam takiej opcji, jak na razie tutaj widzę, żeby coś online weszło. Muszę jeszcze zobaczyć na komputerze, ale na ten moment nie ma nic. No, pozdrowienia. Pokaż, jakiego kleju używasz do rzęs. Włoski są piękne. Klej, słuchajcie, mam z tej marki River Love Me, czy jak to się nazywa? Taki. Bardzo tani, ale bardzo fajny klej. Ja zawsze używam ten z Duo. Ale ja twierdzę, że on jest przereklamowany, słuchajcie. A ten jest... nowy ostrz. O, tak wygląda. Bardzo fajny. Dobrze trzyma cały dzień. Nie mam z tym problemu. Także polecam. Naprawdę. I bardzo tani, bo 2,50 euro kosztował. Zapisuj tematy, co Ci przyjdzie do głowy i rozwijaj je na każdym z blogów. No właśnie wczoraj we vlogu mówiłam, że będę od teraz zapisywać wszystko, jak będziecie mieć jakieś pytania, żeby mi nic nie uciekło i nie umykło, także od teraz jak macie pytania, to piszcie. Jakiekolwiek pytania, to ja zapisywać będę i zawsze będę odpowiadać, bo jak ja tutaj, kurczę, będę się tak, wiecie, w głowie skupiać na pytaniach, to nigdy się nie uda, nie? Znajdziesz kogoś, jesteś mega babka. A no pewno, że znajdę. Ale ja nie mam parcia, słuchajcie. Mi jest tak dobrze. Ja poznaję ludzi, ja poznaję... W ogóle mam doświadczenia i właśnie też z tymi chłopakami i z wszystkim. I ja powiem wam, mi jest tak dobrze. Ja naprawdę nie chcę na razie tak na chama czy coś w ogóle. Pewnie, że znajdę. Zawsze przyjdzie ten, który powinien być. Ja się w ogóle tym nie stresuję i mi jest dobrze samej, naprawdę. Nie mam stresów, nie mam nerwów. Skupiam się na sobie, robię to, co trzeba. A wiem, że ten wartościowy, jedyny, który powinien być, się pojawi. Wiem to na 100%. Tylko kwestia czasu, słuchajcie. Ale tak jak mówię, nie mam parcia, nie robię sobie w ogóle stresu. Ja wam tylko opowiadam, żebyście się miały z czego pośmiać, żebyście posłuchały moich tam opowieści czy coś, ale nie mam naprawdę żadnego, wiecie, parcia, że muszę kogoś mieć. Jakbym chciała, to bym już miała. Słuchajcie, naprawdę nie narzekam na to, bo nie jestem jakaś, wiecie,
jak to się mówi, trendowata, poukładane mam, śmieszna jestem, zabawna też, z językiem nie mam problemu, więc naprawdę do dzisiaj piszą chłopacy, ale ja naprawdę, no na razie nie chcę. Po prostu mi jest tak dobrze. Ja potrzebuję teraz troszkę czasu dla siebie. A co będzie, to będzie. To, że mam kolegę, to, że gdzieś z kimś pojadę, to też o niczym nie świadczy. Słuchajcie, mam pełno kolegów, mam pełno znajomości, piszę też codziennie z kimś, ale naprawdę nie mam po prostu na razie na to ochoty. Buziaczki dla ciebie, odpisz Dominik. Ten Dominik, proszę pana, pan to tu mi już tutaj pod trzecim filmikiem pozdrowienia śle, że mam odpisać. Co ja mam panu odpisać? No pozdrawiam serdecznie panie Dominiku, buziaczki również przesyłam, dziękuję, że pan ogląda i subskrybuje, bardzo mi miło, także odpowiadam panu tutaj na live, bo już widzę, że trzeci czy czwarty raz pan tutaj pisze pod moimi filmami, także dziękuję serdecznie za to, że pan tutaj dopinguje mój kanał. Pan Dominik jest tu wiernym widzem, widzę, także pozdrowienia serdeczne, buziaki, dziękuję serdecznie za obecność. Nie każdy facet to świnia, a i kobiety się zdarzają. Nie warto tracić nadziei. Ale oczywiście, że nie. Ja nie mówię, że wszyscy są tacy sami. Ja wam opowiadam, kochani, tutaj napisała Aneta. Ja tu opowiadam wam o tym, co ja tam, wiecie, zapoznałam 4-5 chłopaków i wam opowiadam po prostu, jak było i tak dalej. To nie ma nic wspólnego z tym, że wszyscy są tacy sami. To nie ma z tym wspólnego nic, że wszyscy to są fikboje, że wszyscy tylko chcą po jedno i tak dalej. Słuchajcie, ja wiem, że są wartościowe osoby, bo też takie poznałam. I tak jak wam mówię, na przykład ten Sivar, ten drugi chłopak, to on do dzisiaj chce i tak dalej, ale ja, tak jak wam mówię, ja jeszcze po prostu nie chcę wchodzić w główne jakieś takie mocne relacje czy coś, na razie nie, ale tak jak mam spokojnie, ja wiem, że nie wszyscy są, nie wszyscy do jednego wora, nie wszyscy są chamy, nie wszyscy są świnie, nie wszyscy są fałszywi i wiecie. Dobrze, że pana pogoniłaś, zasługujesz na więcej. Ach, oczywiście, że tak, nawet z takim to nie wchodzi się w dyskusję, słuchajcie. Miał kobietę, kurde, pisał, dał numer, po co to takie pierdoły? Piękny pazurku, nic na siłę, uczucie przyjdzie. Oczywiście, że nic na siłę. Ja naprawdę nie szukam na siłę, ja wam tylko opowiadam, proszę. No, ten rozjaśniacz ma w składzie amoniak, a czy ta maska po rozjaśnieniu neutralizuje żółty ton, czy wyjdą żółte? Powiem wam, że są żółte. Nie neutralizuje. Ta maska to jest, wiecie, taka zwykła, najtańsza maska i powiem wam, że ja zrobiłam te pasemka w sobie, żeby troszkę odświeżyć, ale trochę mnie kusi zrobić znów brąz. Nie wiem, czy czasem nie zrobię za 2-3 tygodnie brązu. Dobrze, że masz rozsądek zdrowy, oczywiście. Czekam na opowieści o randkach. Ja bym weszła na live'a. No, ja chętnie bym zrobiła, ale mówię wam, nie mam na razie tej opcji. Wydaje mi się, że trzeba mieć suby. O tysiaka chyba wchodzi. Wiecie, na tamtym kanale ja już miałam 3,5 tysiąca subskrypcji, więc tam od razu był ten live do zrobienia. Na tym kanale niestety zbieram teraz, także zobaczymy. Dziewczyn, które mają poukładane w głowach też jest niewiele. Mężczyźni liczą na łatwiznę. Jak nie ty, to następna. Oczywiście, że tak. Oni będą szukać, aż znajdą. Taka głupia się trafi, co przyjdzie. Uwierzcie mi. I będzie kochanką, czy nie kochanką, czy robiła nie wiadomo co. Dzięki Bogu mój były mąż miał kochankę. Ja nic nie wiedziałam i nie przeczuwałam nawet. Teraz serio się zastanawiam, jak on to robił. To jest majstersztyk. To jest naprawdę majstersztyk, no. Sztyk, majstersztyk. A ciul z nimi jest mi teraz najlepiej na świecie i o to chodzi. Nam ma być dobrze, samym ze sobą, a nie kurde przez kogoś. Nie przejmuj się typem. Ja się nim nie przejmuję, kochani. Ma prawdopodobnie open reality po polsku, to chyba otwarty związek się nazywa w Holandii, to jest częsty przypadek. No, dokładnie. No to wiecie, to jest ciulstwo. Dobra. Nie dziw się, że taka sytuacja, to jest normalne. No mi też mówią teraz wszyscy, Edi, to jest wszystko normalne w tych czasach. Ja po prostu byłam w związku 8 lat. Ja tego też, wiecie, nie interesowałam się. Ja nigdzie nie latałam, nie patrzyłam, ja tego nie znam. Teraz dopiero zaczynam to wszystko poznawać i jestem w szoku, że to tak głupio prosperuje. Czy masz już jakieś współpracę z YouTube bądź zarobki? Kochani, nie mam. Zarabiałam na tamtym kanale, to były jakieś tam kopiejki.
zdarzyło się, że tam się nazbierało 70 euro co drugi miesiąc, czy tam nie wiem, 80, 90, rzadko. Przeważnie to było, bo od 70 euro jest przesyłane dopiero na konto, więc zanim się nazbiera, to potrwa. A zarabiać też można dopiero i wyłącznie od 1000, ale nie od razu, bo trzeba się zgłosić do tam, wiecie, tam partnerskiego tego, nie zespołu, tylko programu, dopiero potem się podaje dane i tak dalej i dopiero się zarabia. Współpracę miałam na tamtym kanale, bo tak jak Wam mówię, miałam już 3,5 tysiąca subskrypcji i miałam chyba 2 czy 3. Raz dostałam tą maszynkę do czyszczenia twarzy, raz dostałam lakiery i coś tam jeszcze było, ale nie wypaliło. Ale słuchajcie, z tymi współpracami to też jest historia długa, bo dla mnie to jest takie głupie, wiecie, dostaniecie jeden lakier do paznokci czy dwa lakiery do paznokci, a musicie się tyle napieprzyć, tyle nagadać, tyle powysyłać, zrobić to, zrobić tamto, po co? O 5 euro za lakier to sobie go kupię sama, a nie mam tyle, wiecie, roboty. No ale dobra, wtedy ta firma tam cały czas marudziła i wysłali mi dwa lakiery czy trzy, już nie pamiętam. No nie za bardzo mi to tam w sumie się sposowało, ładnie to wyglądało, ale to było wszystko. No ale tak to na ten moment w ogóle nie, a później już też przestałam przyjmować współpracę jeszcze na tamtym kanale, dużo, dużo współprac odmówiłam, bo nie miałam do tego głowy ani na to czasu, wiecie, ja też pracuję, ja nie potrzebuję nie wiadomo czego. W tych czasach znaleźć porządnego mężczyznę to jest szok. Wiecie jak to jest, jest wielki syf. Ale i nie tylko. Zależy na kogo się trafi. Nieraz są wartościowi, fajni faceci, z którymi idzie się naprawdę dogadać, ale trzeba po prostu tą relację jakoś, wiecie, ciągnąć. Trzeba dużo siwar. Trzeba dużo też pytać. Trzeba mieć, wiecie, ja na przykład się też tak, ja na przykład bardzo dużo pytam, rozmawiam. Niektórzy na przykład nie chcą za dużo odpowiadać, czy tam, wiecie, także to już jest dla mnie wtedy też koniec, bo dla mnie w relacji jest ważna rozmowa, dla mnie w relacji jest ważne, no, bycie otwartym, rozmawiać właśnie i o, na dobre i na złe, a nie tylko na dobre. Dlatego ciężko jest znaleźć takich osób, zwłaszcza w tych czasach, bo ludzie są po prostu już też wszystkim przemęczeni, psychika jest słaba i tak dalej, więc no, no nie jest łatwo, ale są, tylko trzeba naprawdę sobie dać czasu i też mieć na to ochotę. Nieraz jest taki okres w życiu, że się nie chce po prostu na ten moment i jest tak ok, a przyjdzie taki moment, że się chce i potem się szuka i wiecie, się znajdzie, jak się chce, to się znajdzie. No także kochani, na ten moment pozdrawiam, korzystaj z życia, jesteś super kobietka, bardzo Cię lubię oglądać, oglądam na koncie męża, Krystian Czerek, ale to żona pisze tutaj widocznie, także pozdrawiam serdecznie, dziękuję za komentarze, bardzo mi miło, oczywiście, że korzystam, coś się kończy, coś zaczyna, dokładnie, także słuchajcie, naprawdę jest wszystko dobrze, są momenty, gdzie człowiek, wiadomo, dużo rozmyśla, dużo analizuje, wyciąga również wyciąga bardzo dużo wniosków, nie? No i to jest też ważne, żeby wyciągać wnioski, żeby się uczyć, a nie mieć żalu i tak dalej, także to jest ważne, słuchajcie, idziemy naprzód, patrzymy co będzie, na razie jest mi dobrze samej ze sobą i to jest najważniejsze. Muszę sobie wszystko poukładać, muszę sobie wszystko, wiecie, ustabilizować. Także w ogóle zmiany się też u mnie szykują od przyszłego miesiąca. Także no, mówiłam Wam dzisiaj, jak jechałam do pracy, że już nie będę wtedy pracować. No i też tak się stanie. Muszę iść naprzód, kochani. Nigdy się, myślałam, że zostanę wtedy naprawdę już tak jakby do końca, no nigdy nie mów nigdy, ale to była moja taka, wiecie, myśl, że raczej tak, no ale stało się jak się stało, dlatego też muszę zmienić pracę, bo tam nie ma za bardzo, wiecie, dużo godzin i zarobki nie są takie wow, a jednak człowiek potrzebuje, zwłaszcza jak jest teraz sam, mieć, wiecie, swobodne życie, a nie żeby ciućkać, dlatego też zmieniam pracę, ale to dopiero od przyszłego miesiąca, później mam, teraz za tydzień jeszcze pracuję, później mam urlop, resztę urlopu i zaczynam od pierwszego pracę gdzie indziej, także no, takie to jest życie, słuchajcie,
całe życie się zmienia, wszystko się po prostu, że tak powiem, rozpierdzieliło i na nowo układa, i niech się na nowo układa, i miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Myślę pozytywnie i oby tak było. Dobrze, kochani, ja kończę, bo za długo już się rozgadałam. Myślałam, że to będzie krótki vlog, a to się okazało, że znowu z 30 minut. Matko Bosko, kiedy ja to przerobię. Kochani, dziękuję Wam za oglądanie. Piszcie w komentarzach oczywiście pytania. Ja od jutra wszystko zapisuję, bo teraz zobaczycie tego vloga, w którym Wam powiedziałam, że wszystko zapisuję, więc jakiekolwiek pytania macie, piszcie. Będę odpowiadać na bieżąco, żeby nic nie ominąć. Życzę Wam kolorowych snów, odpoczywajcie, dbajcie o siebie i widzimy się jutro we vlogasku. Buziaczki dla Was, pa pa!